Jesteśmy kochani, witam Was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj delikatne, małe opóźnienie, ale tutaj sprawy techniczne były do rozwiązania. Najważniejsze, że jesteśmy i Wy jesteście, a najważniejszy jest z nami Bóg, który powołał nas do życia wiecznego. Dzisiejsze nabożeństwo tak naprawdę specjalnie dla Was, dla internautów, chociaż w sali jest sporo osób. Bo tam, gdzie dwóch lub trzech się spotyka, ja jestem, Pan Bóg mówi do nas. Pozwólcie, że najpierw się pomodlę o to, aby to wszystko, co tutaj się dzieje, prowadził Duch Święty, który jest dla nas tutaj najważniejszy, bo został nam dany jako pocieszyciel, ten, który nas prowadzi. Dobry Panie Boże, ja dziękuję Ci, że mogę tutaj dzisiaj stanąć, mogę podnieść wysoko głowę i powiedzieć, że jestem Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci, Panie, za nowe życie. Dziękuję Ci, Panie, za Twój święty Kościół. Za to, Panie, że mogę stać na mocnym fundamencie. Za to, Panie, że mogę głosić wszystkim wobec, że jest Bóg, że jest Jezus Chrystus, Zbawiciel i Duch Święty. Że dzięki krwi Twojego Syna, naszego Zbawiciela, zostałem odnowiony, zostałem zrodzony na nowo. I teraz mocy Ducha Świętego pragnę tylko i wyłącznie służyć Tobie, pracować dla Ciebie i Ciebie uwielbiać, bo godzin wszelkich chwał jesteś nasz Zbawicielu. Amen. Dobrze, dzisiaj kochani, pomyślałem, że powiemy troszkę dzisiaj o, w bardzo minimalnym stopniu, o Duchu Świętym, bez którego wiemy o tym, że jesteśmy martwi i byliśmy martwi. Myślę, że to są takie podstawy w każdym zborze i w każdej placówce. To powinny być podstawy o tym, kim jest Bóg, kim jest Jezus Chrystus i kim jest Duch Święty. Oczywiście wiem, że to jest Bóg w jednej osobie, ale to wszystko trzeba ludziom powiedzieć, wytłumaczyć i biblijnie to przedstawić, bo niestety wiemy, co się dzieje w różnych zborach, jak jest przedstawiany Duch Święty, Bóg czy Jezus Chrystus. Kochani, zaczniemy od wersetu z Dziejów Apostolskich, z pierwszego rozdziału, od szóstego wersetu do ósmego. Tutaj Pan Jezus mówi do uczniów, gdy więc byli zgromadzeni, dopytywali Go, dopytywali Jezusa: Panie, czy w tym okresie przywrócisz Królestwo Izraelowi? On zaś powiedział do nich: nie wam poznać czasy lub pory, które Ojciec ustalił w swej władzy, lecz otrzymacie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami tak w Jerozolimie, jak i w całej Judei i Samarii, aż po krańce ziemi. No właśnie. Otrzymacie moc Ducha Świętego, który będzie z wami jako wasz pocieszyciel, jako wasz Bóg, który będzie was tutaj prowadził, który jest wszędzie, który jest w każdym człowieku nowonarodzonym, bo mamy, do tego zostaliśmy uposażeni, aby zamieszkał w nas. Kiedy pamiętajmy, że Słowo Boże jest napisane do ludzi wierzących, a tak naprawdę do ludzi nowonarodzonych. Kiedy zapytamy się w Polsce, myślę, że na tą chwilę może 80% ludzi powie, że wierzy w Boga. Jeżeli zapytamy się takiego statystycznego człowieka z ulicy, czy wierzy w Boga, powie, że wierzy w Boga, ale w jaki sposób, jakie ma pojęcie o Nim, czy nazwijmy to, praktykuje w jakikolwiek sposób tą wiarę, no to już z tym jest krucho. No ale kiedy zapytamy człowieka nowonarodzonego, kim jest dla niego Bóg, kim jest dla niego Jezus Chrystus, czy kim jest dla niego Duch Święty, no to tutaj taki człowiek powinien już znać odpowiedzi albo dowiedzieć się w jakimś sensie, czy to ze Słowa Bożego, czy poprzez słuchanie różnych nauczań, o czym jest mowa. Kiedy patrzymy na człowieka nowonarodzonego, Bóg stwarza takiego człowieka na nowo, zradza go w jakimś celu. Wiemy, że cel jest przede wszystkim, aby on został uwielbiony, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, bo za nas on umarł. I możemy sobie zadać takie pytanie, jaki jest cel człowieka nowonarodzonego, kiedy tutaj żyje na ziemi, kiedy jest
w Kościele Jezusa Chrystusa. I możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, że pragnieniem takiego człowieka, który nowo się narodził, jest przybliżanie się do pełnego poznania Boga, który nas stworzył na nowo. I niestety żadne inne działanie nie znajdzie aprobaty w jego oczach. Jeżeli my nie będziemy poznawać Boga, jeżeli nie będziemy czytać Słowa Bożego, bo w inny sposób się o Nim nie dowiemy, no chyba że z ust jest taka możliwość, że nie mamy Słowa Bożego, są ludzie, którzy nie mają Słowa Bożego, są ludzie, którzy za Słowo Boże, za posiadanie Biblii są skazywani na więzienia, a nawet na śmierć, ale może być przekaz też ustny, jeśli w tym jest Duch Święty obecny, ale jeśli mamy możliwość czytania Słowa Bożego, to jak najbardziej ze Słowa Bożego możemy dowiedzieć się wiele rzeczy, o których Bóg do nas mówi. I to jest właśnie taka odpowiedź na pytanie, które zadaje wielu ludzi. Gdzie mam szukać o tym Bogu? Gdzie zasięgnąć informacji? Jest wiele religii. W Polsce dominuje religia katolicka, później jakaś tam prawosławna, może i protestancka, ale niestety ludzie nie mają pojęcia, gdzie szukać Boga. Szukają Boga w różnych figurkach, szukają Boga w różnych pielgrzymkach, szukają Boga w różnych książkach albo w samych sobie. Szukają Boga. Natomiast ten jedyny prawdziwy Bóg, który jest, jest w Słowie Bożym, bo jest napisane w Ewangelii Jana, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Więc to, co czytamy, oczywiście, jeżeli mamy Ducha Świętego, to zamienia się w żywego Boga. Jeżeli nie mamy Ducha Świętego, no to zamienia się w śmierć, o czym wiemy. Kiedy poznajemy Boga, kiedy poznajemy Ducha Świętego, to mamy pragnienia różnego typu, tak? Możemy czytać o tym, jak Duch działał pośród uczniów, pośród apostołów. Wiemy, jak działa Duch Święty w Kościele. Mamy tego przykłady u nas w zborze i w innych miejscach, w których Duch Święty jest obecny. I czego my, ludzie nowonarodzeni, może tacy świeżi, możemy oczekiwać? Na pewno nie powinniśmy oczekiwać czy pożądać dla siebie samych tego, czego Bóg obdarzył innych ludzi, innymi darami. Lub nie powinniśmy narzucać innym tym, czym Bóg nas obdarzył. Oczywiście jest możliwość taka, ale jeśli taka wola Boża jest, że tam przykład będę prorokował i mój brat też będzie prorokował, więc taka wola Boża była, ale to nie było wymuszone pragnienie, żądanie ani jego, ani moje. To po prostu tak zadziałał Duch. Kiedy przeczytamy ze Starego Testamentu, z proroka Ezechiela, z 36 rozdziału, wersety 25-27, tutaj zobaczymy, że właśnie Duch będzie dany każdemu i według woli Bożej. Ja przeczytam teraz ten fragment, 25-27. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. Tutaj, kochani, widzimy, że kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, daje nam te serca mięsiste, daje nam nowego ducha i będziemy postępować według Bożych przykazań, Bożych praw. Ale skąd będziemy wiedzieć o tym? No właśnie poprzez Ducha Świętego, który będzie w nas działał i będzie z każdym dniem będziemy go poznawać coraz bardziej. Więc jeżeli, kochani, czegokolwiek szukamy w Biblii dla nas samych,
tego, co Bóg dla nas ma, to musi to być oparte tylko i wyłącznie na Słowie Bożym i oczywiście w mocy Ducha Świętego. Taka służba musi być wykonywana w mocy Ducha Świętego. Jeśli wykonujemy jakąś służbę, bo na przykład umiem pięknie grać na skrzypcach, oczywiście nie umiem, ale załóżmy, że umiem, jestem zawodowym skrzypkiem i grałem 40 lat wszystkie arie świata, nie wiem, nie znam się, i nagle przyjdę do Kościoła Chrystusa, no to co pierwsze, oczywiście każdy by chciał takiego skrzypka. Ja też bym chciał tutaj, prawda, stanąć i popisać się, jaki ja to nie jestem super. Ale kiedy przyjdę do takiego zboru, a może się okazać, że nie będę stał tutaj ze skrzypkami w ręku, a będę stał ze śrubokrętem przy drzwiach, bo taką służbę właśnie Bóg będzie miał dla mnie, chociaż nigdy śrubokręta nie miałem w ręce. No i w tym momencie, jeżeli ja poddam się Słowu Bożemu, jeżeli poddam się Duchowi Świętemu, no to będę współdziałał ku dobremu. Będę współdziałał z Bogiem, ale jeżeli się zaprę i będę chciał grać na tych skrzypkach, to niestety to nie będzie ani miłe Bogu, ani przyjemne i pożyteczne dla mnie, dlatego że poniosę za to konsekwencje, za nieposłuszeństwo. Możemy, kiedy popatrzymy na różne filmiki, na internecie tego jest bardzo dużo i są to filmiki wyśmiewcze, ale są też takie filmy puszczane live z różnych miejsc, gdzie to się dzieje naprawdę. Są takie miejsca, gdzie naprawdę ludzie fruwają na miotłach, jeżdżą na sobie jak na osłach, albo siedzą jak pomniki z kamienia na krzesłach. Tu, kochani, wariacja i tam wariacja. Tutaj straszne zaprzeczenie Słowu Bożemu i w tym drugim przypadku też. Ani w tym nie ma życia, ani w tym nie ma życia. A jeśli jest, to na pewno nie życie Boże. Więc jak działa Duch Święty? Na pewno, kochani, Duch Święty nie przewraca ludźmi. Nie każe im piać, gdakać, szczekać w ten sposób. Nie, Bóg nie działa. Jak nawróciłem się, albo jeszcze przed nawróceniem byłem w pewnej społeczności i to było takie dla mnie wtedy niezrozumiałe i w ogóle jakby byłem w tym miejscu, ale ja byłem jakby, stałem z boku, nigdy jak, nie mogłem się jak z nimi tak skomunikować, ani tak się połączyć. Bo było to społeczeństwo, które w bardzo małym stopniu było prowadzone Duchem Świętym. Tam występowało właśnie padanie w Duchu Świętym i tarzanie się, chociaż na to patrzyłem i z jednej strony myślałem, no ale czemu ja tak nie mam? Bo patrzyłem, że ktoś się przewrócił, się tarzał i się śmiał. Ja mówię, kurczę, to chyba ze mną nie tak jest. Ale w ogóle tego nie czułem, że tak powinno nawet być. Chociaż nie znałem tak Słowa Bożego. Byłem na takich społecznościach, gdzie nagle wszyscy zaczęli się śmiać, nie, po prostu, i mówili, że to jest święty śmiech. W tamtym czasie nie znałem tak Biblii, więc mówię, może tak ma być. Nie, może byłem na kilkunastu takich spotkaniach, no bo jako młody wierzący nie znałem innych społeczności. Raz albo dwa razy się zaśmiałem z nimi, ale tylko dlatego, że ktoś coś powiedział śmiesznego i to było tylko jedynie to. Natomiast bardzo duża grono tych ludzi śmiała się po prostu, bo tak. I to było nazywane świętym śmiechem. Nie dostałem żadnej informacji od nich, że to jest na podstawie Biblii. Tylko informacja, że tak Duch działa. Teraz wiem, że to na pewno nie był Duch Boży, bo Duch Boży nie działa w ludziach takich rzeczy. Boże, ludzie nie tarzają się po ziemi, nie padają, a jeśli padają, to tylko dlatego, że Bóg zobaczyli Boga żywego, bo coś zrobili i umarli po prostu. Dlatego upadli. Jak to na przykład było w przypadku Ananiasza, tak, i Safiry, dokładnie. Chociaż mam to napisane, ale uciekło mi z głowy.
Więc kochani, na pewno tak Bóg nie działa. I tam, jeżeli jesteście w jakiejś społeczności, albo oglądacie jakieś takie społeczności, bo teraz jest wysyp tych live'ów wszystkich z takich miejsc, to ja proponuję, wyłączcie ten kanał, zlikwidujcie go w ogóle, nie subskrybujcie, nie oglądajcie, bo to do dobrego nie będzie prowadziło. Dobrze, kochani, więc czytamy Słowo Boże. Jak czytać Pismo Święte? Oczywiście do tego potrzebna jest, żeby czytać Słowo Boże, czyli tą książkę, załóżmy litery, nie trzeba niczego, tylko umieć czytać po polsku. Tak? Ktoś czytał, umie czytać po polsku, nawet dziecko, które jest w pierwszej czy drugiej klasie, może wziąć i zacząć czytać. Każdy potrafi. Ale żeby czytać to w Boży sposób, żeby czytać to, potrzebujemy właśnie mocy Ducha Świętego. Potrzebujemy Ducha Świętego, który objawi nam prawdę i będzie prowadził nas za każdym razem do większego poznania. Ile razy byśmy przeczytali tę Biblię, czy raz w życiu, czy 50 tysięcy razy, on za każdym razem będzie odkrywał nam nowe objawienia, nowe rzeczy, które do tej pory przed nami było to zakryte. Kochani, czytając Słowo Boże, powinniśmy szukać przede wszystkim i brać pod uwagę nauczanie, które płynie z danych historii, z danych wersetów, aniżeli brać stricte daną sytuację i trzymać się tego. To znaczy, zaraz tu podam parę przykładów. Tu chodzi o to, że jeżeli ktoś został na przykład uzdrowiony w taki sposób, to niektórzy ludzie niestety biorą to za wzór i w ten sam sposób próbują uzdrawiać innych. W taki sam sposób. Ja miałem niemiły przypadek, kiedy pierwszy raz poszedłem na kościół uliczny. Był tam człowiek, który naoglądał się YouTube'a za dużo, ludzi, którzy gdzieś tam uzdrawiali, a że mam problemy z kręgosłupem, więc stałem, trochę siadłem, on podszedł do mnie, pyta się, co jest. Ja mówię, że kręgosłup mnie bardzo boli, a on mówi, usiądź sobie tutaj wygodnie, daj mi te nogi dwie. Ja mu dałem dwie nogi do przodu, on tak patrzył, mówi, nie no, masz za krótką nogę i modlił się o to, żeby ta noga mi odrosła. Ja na to patrzyłem, pomyślałem sobie, no coś chyba z tą chłopaku jest nie tak, no bo moje nogi są proste. Jestem prostym człowiekiem, nie jestem jakimś, nie mam jednej krótszej, drugiej dłuższej, przynajmniej nic o tym nie wiadomo. A boli mnie dlatego, że kręgosłup, dlatego że za młodo podnosiłem więcej niż powinienem i sobie w ten sposób go zniszczyłem. Więc to są konsekwencje mojego życia, a nie to przez to, że mam jedną nogę dłuższą albo krótszą. W ogóle co za pomysł? No po prostu do tej pory, jak sobie to o tym pomyślę, to z jednej strony mi się płakać, a z drugiej śmiać. No dobra. Jeżeli czytamy Słowo Boże, to pamiętajmy o tym, że Bóg chce do nas powiedzieć coś przez dany fragment Biblii, przez daną część Słowa Bożego. Oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, że jak jest napisane w drugim liście do Tymoteusza, w 3,16, całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne. Więc cokolwiek czytamy, jest dla nas to pożyteczne i Bóg będzie przez to działał. Teraz podam, chyba napisałem sobie dwa przykłady, odnośnie jakby to, co jest napisane i opisane, a tak naprawdę jak powinniśmy do tego podejść. Sam Paweł w pierwszym liście do Koryntian napisał w 10 rozdziale, 11 wersecie odnośnie Izraela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla was, którzy znaleźliśmy się u kresów wieków. I tutaj jest kwestia opisu, jak postępowali Izraelici z Bogiem. Wiecie, w tym wersecie Paweł opisuje nam daną sytuację, jednak wartością tego słowa, które napisał, jest wyjaśnienie, czego nie powinniśmy robić. Nie powinniśmy być bałwochwalcami, nie prowadzić się niemoralnie, nie być zarozumiali, nie szemrać, bo Bóg w tym momencie ukarał Izrael za to. A my mamy tego nie robić. Czy nie robimy? Robimy. Czy Bóg nas karze za to śmiercią? No nie karze. Kolejnym przykładem jest na przykład wspomniana wcześniej sytuacja z dziejów apostolskich, kiedy to ludzie sprzedawali wszystko, wszystkie majątności, oddawali to apostołom, a ci oddawali każdemu, co potrzeba. Przyszedł Ananiasz, zapytali się go, czy to są wszystkie pieniądze, za które sprzedałeś te swoje majątności. On powiedział, że tak, znamy historię.
No to oczywiście skłamał, umarł, potem przyszła jego żona, też zadali jej pytanie, czy na pewno to są wszystkie pieniądze, a ona powiedziała, że tak, a okazało się, że część zachowali dla siebie i też umarła, czyli byli kłamcami. I to jest taki obraz pokazania, że my, będący w kościele, będący należący do Chrystusa, nie możemy kłamać. Ale czy nam się nie przydarza kłamstwo? Przydarza. Czy Bóg nas zabija? Nie zabija. To jest tylko obraz i pokazanie, jak nie powinniśmy żyć, jak powinniśmy żyć w mocy Ducha Świętego i być dziećmi Bożymi. Jeśli ktokolwiek dzisiaj słuchał aceranka pastora, to tam była taka też informacja odnośnie małżeństw, odnośnie rozwodów. I też, jeżeli to przeczytamy literalnie, to jest napisane, że ludzie mają się nie rozwodzić, a jeśli się rozwiodą, to już nie mogą ponownie wyjść za mąż czy się ożenić. No ale tutaj nie chodzi o to, że nikt nie może, tylko to jest napisane, że ludzie w świecie, kiedy się rozwiodą, w sensie ludzie, przepraszam, ludzie, którzy są już w kościele, są nowonarodzonymi ludźmi, nie powinni się rozwodzić już. A jeśli chcą odejść od siebie, to odchodzą, ale nie mogą sobie wziąć nikogo za męża i za żonę. Ale jeśli sytuacja taka nastąpiła w świecie, kiedy byliśmy, to znaczy się mąż rozwiódł się z żoną w świecie, nowonarodził się i poznał kobietę, która jest od Boga, która jest też wierząca i się pobrali, to tacy ludzie mogą, dlatego że mają nowy rozdział, mają nowe życie, stare się nie liczy, stare przeminęło. Bóg to jest napisane, że wrzucił w głębiny morskie i nigdy tego nie wspomni nam. Więc jeżeli Bóg nam tego nie wspomni, to i ludzie nie powinni tego wspomnieć. I wtedy taki człowiek żyje świętym życiem. Taki człowiek, który się, kiedy się nowo narodził i kobieta wyszła za mąż, czy mężczyzna się ożenił, to w tym momencie oni nie powinni i nie mogą się rozwodzić. Kochani, na koniec, kiedy będziemy czytać Słowo Boże, możemy zobaczyć, jak Duch Święty jest określany w Słowie, jaką wielką rolę spełnia. I gdzie możemy go odnaleźć? Ja tutaj przeczytam kilkanaście takich odnośników odnośnie Ducha Świętego. Wiem, że Duch Święty jest Bogiem, ale Duch jest pełen miłości, Duch jest pełen świętości, Duch prawdy, jest Duch objawienia, Duch chwały, Duch mocy, Duch obietnicy, jest Duch życia, Duch Boga, Duch Jezusa, Duch Pana, Duch Ojca, Duch wiary, Duch proroctwa, duch mądrości, duch rozsądku, duch usynowienia, duch syna, duch łaski. Oczywiście tutaj można by wymienić wersety, w których są te odnośniki. Odnośnie Ducha Świętego to już mało czasu jest, żeby to wszystko omówić, ale widzimy wielką gamę tego, kim jest Duch Święty, jakim jest wspaniałym Bogiem, jak wielce w nas pracuje. Bo kiedy weźmiemy to wszystko nawet po ludzku do kupy, no to normalny człowiek nie jest w stanie tego sam ogarnąć, bo mamy być też pełni miłości. Skoro mamy Ducha Świętego, który żyje w nas, to my też musimy być pełni miłości, pełni świętości, pełni prawdy, objawienia, chwały i tak dalej, i tak dalej. No i teraz pytanie, czy jesteśmy? Także kochani, prośmy Boga, prośmy Ducha Świętego o to, abyśmy byli natchnieni, napełnieni Duchem Świętym, aby każdy człowiek, który przyjdzie do Chrystusa, modlił się o to, aby Duch Święty przyszedł do jego życia, aby zmienił to życie, a wtedy, kiedy narodzi się na nowo, aby zobaczył wolę Bożą, cel w swoim życiu i miał taką, wiecie, społeczność z Bogiem, czuł ten dotyk. Nie wiem, czy czasami czujecie dotyk Boga, ja czuję czasami taki rzeczywisty, namacalny dotyk, kiedy Bóg się przyznaje, kiedy Bóg. No czujesz to ciepło. To jest nie do opisania, taka po ludzku nawet, słowami, w jaki sposób czasami się czuję. To nie to, że czasami jest, a czasami go nie ma, tylko są takie sytuacje, kiedy Bóg naprawdę się dotyka, tak jakby nawet cieleśnie. Ktoś do ciebie podchodzi i nagle cię dotyka i ty to czujesz na sobie. Wiesz nawet, że Bóg do ciebie mówi, słyszysz to. Wiesz, w jakich sytuacjach masz się jak zachować, wiesz, do kogo masz podejść, wiesz, jak masz się odezwać. To wszystko działa wśród nas, Duch Święty, który został nam dany jako nasz wspaniały pocieszyciel. To koniec, zapraszam teraz nasz zespół. Będziemy uwielbiać Boga.
w mocy Ducha Świętego będziemy śpiewać. Jeśli ktoś chce zapląsać, też może zapląsać w mocy Ducha Świętego. Maciuś, masz stópki, więc ty tutaj możesz to ogarniać. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.